Wydaje się, że prezydent Beger traci większość w Radzie, no bo to jest też skutek jego działań, też w stosunku do radnych, którzy widzą, że to, co obiecywał, nie jest spełniane. No i też mieszkańcy, bo przecież z nimi rozmawiamy każdego dnia, też oceniają obecną władzę bardzo źle. Są też podejrzenia na razie o finansowanie Stowarzyszenia Przyjazne Świętochłowice. O co w tym chodzi? No to już zobaczymy, co będzie w odpowiedziach na interpelacje radnych. No zresztą też są też kwestie, które muszą ujrzeć światło dzienne. Nie wiem, być może w wyniku kontroli przeprowadzonej przez radnych w spółkach. No ale tu ciężko mi mówić w tej chwili o tym, bo nie mamy jeszcze odpowiednich dokumentów, o które wystąpiliśmy i też inni radni występują. A jakie są wasze podejrzenia? No, tak jak mówię, nie chcę mówić tutaj nic bez tego, nim otrzymamy wszystkie dokumenty, które gdzieś w spółkach są, tak? No, przecież wszystko jest do zbadania, wszystko jest do sprawdzenia, natomiast no, niestety musimy do tego wykorzystać tylko legalne możliwości pozyskania tych dokumentów. Zobaczymy, co prezydent odpowie na interpelacje, które radni złożyli. Jak dzisiejsza sesja Rady przebiega? No dzisiaj jednym z ważnych punktów jest między innymi głosowanie nad podwyżką podatku od nieruchomości. Tutaj radni opozycyjni są absolutnie temu przeciwni, bo to uderzy bezpośrednio zarówno w mieszkańców, jak i w przedsiębiorców, którzy już w tej chwili płacą maksymalne stawki dopuszczalne przez ministra finansów. To są najwyższe stawki, jeden z najwyższych stawek w regionie. W takim mieście jak Świętochłowice, które musi konkurować z bogatszymi i silniejszymi sąsiadami, powinniśmy wykorzystywać wszystkie możliwe elementy, żeby zachęcać do tego, żeby w Świętochłowicach zamieszkać, żeby prowadzić tu działalność gospodarczą. Takim elementem jest niski podatek. Natomiast prezydent Beger wnioskuje o maksymalne możliwe dopuszczalne w Polsce podatki, czyli na poziomie warszawskim, gdańskim, poznańskim. No nie tego oczekują mieszkańcy. Mieszkańcy oczekują tego, żeby ich życie mogło tutaj odbywać się w miarę tanio, żeby chcieli w Świętochłowicach mieszkać, zamieszkać lub się stąd nie wyprowadzić.